Niezatapialni. Witamy w 235. odcinku podcastu Niezatapialni. 253. Bo tak mówiłem, że jestem super przygotowany. W 253, przepraszam. Witają się z wami Tomek Przyrągowski i Dominik Gąska. My zawsze wyrażamy tylko swoje opinie, więc nie musimy o tym informować. Tak. I mam taką uwagę, ja się chciałem przywitać bardzo, bo stwierdziłem, jak przeglądałem tematy dzisiejszego odcinka, że Tomek chyba zrobił coś takiego, jak się robiło w korpo, czyli stwierdził, że kurde, rozmawiamy o za bardzo niszowych rzeczach. To o czym rozmawiamy w tym odcinku? O Fortnite, o Steamie, o Cyberpunku i Wiedźminie, o wszystkich topowych rzeczach, które interesują graczy w Polsce i na całym świecie. Nie ma Iggy z tymi indie kurde pierdełkami, co nie, więc można w końcu... o poważnych sprawach. Steam, końcu o Fortnite możemy pograć. Steam, Wiedźmin, Fortnite, Cyberpunk. Koniec tematu. Tak, a konkretnie będziemy rozmawiać o tym, co się działo wokół... To nawet nie jest reset sezonu, tylko kompletna przebudowa Fortnite'a i co w związku z tym się działo na sklepie Epica. Porozmawiamy o nowej funkcji Steama, która pozwala na granie online w gry, które nie można grać online, można tylko lokalnie. I porozmawiamy na końcu, albo nie na końcu, zobaczymy jak to wyjdzie. O, co jeszcze było? Cyberpunku na Switcha. Cyberpunku na Switcha. I o tym, jak się pisało Wiedźmina, bo Dominik właściwie na początku ten artykuł. Super jest ten artykuł, czytałeś go? Tak. Nie, nie czytałem. Czytałem to, co wrzucałeś na Facebooka, ponieważ jesteś moim łączem to właściwie, no to właściwie wszystko, co musiałeś wiedzieć. I to, co mi na tym, bo tak, bo jeden, na Messengerze przesyłałeś. No to zacznijmy od tego. Zaczekaj, zaczynamy chyba od Cyberpunku. A, przesłane, okej, masz rację. Dominiku, jak bardzo w skali od 1 do sobota czekasz na Disco Elysium? Na razie nie czekam, bo ostatnio kupiłem... Bo... Chciałem ci w ogóle to powiedzieć. Tak. Bo u mnie w ogóle jest super nudno, jeżeli chodzi o gry, bo gram cały czas Dragon Age Inquisition i od paru dni gram również w GTA 5, które postanowiłem sobie kupić po wypłacie. Zapłaciłem za to 130 zł, kupiłem je w sklepie w pudełku, bo chciałem mieć w pudełku mapkę i tak dalej, jest fajna mapka duża. I no, jako że Disco Elysium kosztuje 140 zł, to raczej go w tym miesiącu nie kupię jednak. Stwierdziłem, że i tak nie potrzebowałem tego GTA 5, bo i tak mam w co grać bez tego GTA 5. A teraz jeszcze z GTA 5, to Disco Elysium niestety mi w ogóle nie jest potrzebne do szczęścia. Czego żałuję, bo wszystko, co się mówi i pisze o tej grze, brzmi bardzo zachęcająco. Znaczy, brzmi tak, jak ja z Radkiem Czyżem, jak rozmawiałem wczoraj, przedwczoraj, to mi przyszło do głowy takie porównanie, że to jest Arkanum totalnie. I że tego można się było spodziewać. Czyli gra, która ma super duszę, super serce, super pomysły i jest trochę niedorobiona. I trochę nie wszystko tam działa dobrze. Więc wydaje mi się, że w tym sensie, że jest to, czego oczekiwaliśmy, a te wady, które się jej zarzuca... Coś, czego mogliśmy się spodziewać. Czego mogliśmy się spodziewać i z czym jesteśmy już nauczeni żyć. Ja sobie nie zdawałem sprawy, mimo że dosyć dużo czytałem o tej grze, ale sobie nie zdawałem sprawy z tego, że tam nie ma żadnej walki takiej też klasycznej. Nie. Też dopiero to... Że wszystko jest tak. W tekście tak. Przedstawione. I tam normalnie wybierasz, co robisz, tam tak. Się odbywają rzuty wszystkie i tak dalej. Nie tak. Ma takiego nie ma w ogóle klasycznego systemu. Jest to dziwne. Znaczy rozumiem chyba, czemu jest taka decyzja, bo to daje twórcom większą wszechstronność. Kiedy w Planescape'ie nowym spróbowano, twórcy postanowili właśnie jakoś mechanicznie połączyć rzeczy, które robisz w walce i poza walką, to jakoś to wyszło, ale miało się wrażenie, że to ciągle jest trochę toporne i ciągle takie trochę ten, więc kumam dlaczego jakby drugim rozwiązaniem, pierwszym rozwiązaniem było to, co oni zrobili, czyli wpisanie wszystkiego w walkę, a drugim rozwiązaniem jest w ogóle kompletna rezygnacja z walki. No i... Albo zrobienie dwóch systemów osobno. No tak, tylko że... Tak jak to się zazwyczaj robi. Tak. No tylko, że pewnie przypuszczam, że tutaj zaważyły jakieś kwestie czasowe czy finansowe, chociaż może niekoniecznie, bo jak sam... No właśnie, 13 lat już robili, jest to dla mnie kurde w ogóle wow. To nie ale to jest troszkę naciągane, bo wydaje mi się, wprawdzie nie sprawdzałem tego, bo też usłyszałem tej samej recenzji, którą ty tak. Słuchałeś, że, bo to bazuje na jakimś ich autorskim systemie RPG. Aha. Więc on w ten czas wlicza też nie samą produkcję gry, tylko pracowanie nad podręcznikiem i nad regułami tego systemu. Aha, no możliwe. Więc wydaje mi się, w każdym razie, tak, 13 lat pracować nad jednym projektem to jest kurde coś. Tak, to Nawet jeżeli to były tylko tam etap zasad i papieru i tak dalej, to wyobrażam sobie tych ludzi, którzy siadają i mają przed sobą 10 lat perspektywy 10 lat pracy nad tym samym. Ale też nie wiadomo, czy to się okaże sukcesem. Nie wiem, czy do końca końcu. Tak było, bo
Znaczy nie wiem, no nie chcę teraz zgadywać, no ale być może oni... No być może tak. System zrobili na początku jako po prostu system RPG, nie mając ambicji, żeby robić z tego grę wideo. Nie, ale w każdym razie brzmi to mega ciekawie. I bardzo fajnie w recenzji na Rock Paper Shotgun. Nie pamiętam kto, więc powiem napisali, bo nie wiem czy to kobieta czy mężczyzna, że żeby się oświadczyli i zamieszkali wspólnie na jakiejś bezludnej wyspie z tym systemem skilli, taki jest fajny. Bo tam jest w ogóle... Bo one w ogóle z tobą rozmawiają. One rozmawiają z tobą. I tych skilli jest, i co jest też zajebiście fajne, bo to jest coś, na co zwrócił uwagę, nie wiem czy, chyba pan Eran Signal, kiedy pisał o Falloutie 3, że właśnie to, czego, co odróżnia Fallouta 3 od Falloutów Black Isle, to jest to, że w Falloutie 3 możesz się zdać dobry we wszystkim, a w Falloutie 2 jeden było tak, że te perki działały tak, że jak byłeś dobry w czymś, to robiłeś się automatycznie gorszy w czymś innym, co sprawiało, że twoja postać była po prostu ciekawsza. I tam też trochę tak jest. Czyli tam z tego, co rozumiem, musisz trochę balansować, żeby nie być czymś za dobry, bo jeżeli jesteś czymś za dobry, to też jest to dla ciebie szkodliwe. Ale nie tylko dlatego, że jak jesteś w czymś za dobry, to znaczy, że w czymś innym jesteś zły. Tak, tak. Ale wręcz, że ta umiejętność jakby przyjmuje twoją postać i utrudnia ci to granie. Tak. Tam on w tej ACG on podaje bardzo fajny przykład, że jak na przykład masz za wysoko umiejętność tam encyklopedia, to nagle dostajesz taki opis o świecie przedstawionym, że w ogóle nie jesteś w stanie przez nie przebrnąć. Tak. Że lepiej, żebyś wiedział trochę mniej, co nie? Więc tak, no to brzmi jest super. Jest to super ciekawe. Świat też podobno jest interesujący. No, no chyba w zasadzie jedyny taki poważny zarzut, jaki ja czytałem, no to jest taki, że po prostu jest w pip tekstu. I że głównie jest to gra, że jest to w pewnym sensie nawet, można powiedzieć, visual novel. I nie jest tłumaczone na żadne języki, jest tylko po angielsku. Więc no na będzie tym etapie to. Przynajmniej. Ale są dialogi, nie nagrane. Są. Nie wiem, czy wszystkie. Znaczy, no, coś na pewno, ale nie wiem, czy wszystkie. Pisałem ostatnio do Schreiera na Twitterze, ale nie odpisał mi. Drań. Pisać do Schreiera w tej sprawie? Przetłumaczył nie, Disco Elysium? Nie, Schreier napisał, że gra w Pillarsy 2 i że są super, co okej. Okay. Dominik, jak napiszesz artykuł szkolujący Pillarsy, to cię dojadę, człowieku. Nie, ale bo powiedział, że napisał, nie obchodzi, że... Nie obchodzi, tam były nadgodziny, kurwa. Napisał, że nie zagrał w to, jak wyszło, bo był tuż po Divinity 2 i miał trochę przesyt tego rodzaju gier. No to mu napisałem, że... Czy zwrócił uwagę, jak super są nagrane dialogi w Pillarsach 2, bo uważam, że jest olbrzymia różnica jakościowa w ścieżce dialogowej. Chodzi o aktorstwo pomiędzy Divinity 2 a Pillars. Znaczy Divinity 2 jest tak okej po prostu. A... Ale ja słyszałem, ja czytałem kiedyś jakąś recenzję Pillarsów 2, gdzie tacy ludzie native angielski dostrzegali pewne minusy, że jest nierówno, że są nagrane te dialogi, pewnie, że są aktorzy, którzy świetnie grają, bo ja też miałem wrażenie, że w ogóle, że super są te głosy ale podłożone i że było, to mi mega robiło. Tak, przynajmniej było coś takiego, że czułeś, że każda postać jakoś się różniła, czy akcentem, czy sposobem wymowy, a w dwójce, jakby mi ktoś powiedział, że to wszystko nagrały cztery osoby, to ja bym się nie zdziwił wcale. Powiedziałbym, jak okay, w dwójce? W Original Sin 2, tak, tak. Że gdyby ktoś mi powiedział, że wiesz, że tam czterech aktorów to wszystko nagrywało, bo ja nie rozróżniam tych postaci. Znaczy, jak dla mnie to... Nie, one, naprawdę, ja też... One są po prostu, czytane, tam nie ma żadnego aktora, są po prostu, przeczytane te dialogi. Muszę w ogóle ci, Dominiku, powiedzieć, że ja mam bardzo ciepłe wspomnienia do Pillarsów 2. Mimo, że taki byłem czepialski wobec tej gry, ale teraz rozmawiałem z Szymonem, który gra teraz, z Szymonem Adamusem, który gra teraz w Pillarsy i jakby pogadaliśmy trochę o tym. I też jak sobie tak przypominałem, to stwierdzałem, że kurde, no ta gra miała swoje wady, ale że tak jak już z perspektywy czasu na nią patrzę, to zajebiście się w nią grało. No ba. A teraz się gra podobno jeszcze lepiej. Dzięki temu systemowi turowemu. Dzięki systemowi turowemu. Właśnie też Schreier napisał, że walki są dłuższe, ale... Dla niego ma więcej sensu to, co się w nich robi, nie? Ja no możliwe, dla mnie to była duża wada, ten system. No ja się z nim jakoś nauczyłem żyć. Aczkolwiek jest to gra taka, że ją przechodzisz raz w życiu, no. O ile nagle niestety, nie będę miał tak, strasznie niestety, dużo czasu. Niestety próbowałem, jak wyszła... Znaczy trochę z mojej winy też. Jak wyszło w becie ten system turowy, to zacząłem sobie grać od nowa i stwierdziłem, no to sobie zagram na tym trybie ścieżka żelaza. A to nie jest tak jak w XCOMie, że on jest niezależny od poziomu trudności, tylko on jest automatycznie najwyższym poziomem trudności. Więc masz najtrudniejsze możliwe walki i śmierć oznacza koniec gry. No i tam jakieś dwie godziny trwała rozgrywka. Nie był dobry pomysł. A myślałem sobie, no jak są trudne walki, to można dłużej pomyśleć i ten, nie, tam zajechali mnie. Tyle. Bo no też wyobrażam sobie, że
ten system turowy, też jak czytałem, patrzyłem sobie na tweety ludzi, jak odpowiadają Shire'owi, on też zmienia mechanikę gry, to znaczy inne buildy postaci są dobre, jakby inaczej się akcenty kładzie, więc to było super głupie z mojej strony, że myślałem, że ta wiedza, którą mam z grania w systemie w czasie rzeczywistym, mi wystarczy, bo na przykład to oni napisali, że autentycznie jakaś jedna postać na przykład jest lepsza, druga jest gorsza przez to, że są tury, bo to cały system jest inny. No na pewno lepiej się zarządza magami, co nie? To tak mi się wydaje najbardziej oczywiste. Nie ma Benny Hilla. Tak. To co jest grane u ciebie, Dominiku? Czy GTA 5, czy czymś innym? GTA 5. Czy El Camino? El Camino też, chcę powiedzieć. Najpierw szło GTA 5, bo tu nie ma dużo do powiedzenia, tylko powiem tyle, że ja się trochę obawiałem technikaliów, że to będzie widać, że to jest stara gra i widać trochę, ale bardzo, bardzo mało. Widać dużo mniej niż się spodziewałem, że będzie. Znaczy widać w zasadzie tylko w twarzach postaci tak naprawdę i może trochę w modelach. Miasto wygląda jak w grze z tej generacji. Wygląda zajebiście. I naprawdę są takie jeszcze, mimo że to jest gra sprzed na 8 lat, i ta 5 jest sprzed 8 lat? Czy 7? No co? A może 6? Jezu, starzy jesteśmy, nie? Że są takie momenty wow. Jak wjechałem wczoraj na to takie zbocze, nie? Gdzie są te takie bogatsze chaty i widać całe takie miasto. Takie Hollywood jakby, tak? Tak, tak. I widać to całe miasto w dole. 2013, i, 6 lat. I była noc, więc to całe miasto było oświetlone. No to miałem taki naprawdę efekt wow. Więc, no i gra się w to dobrze, no cały czas. To jest dobra gra. I w sumie tyle tylko chciałem powiedzieć. El Camino. Obejrzałem El Camino. Czy ty obejrzałeś El Camino? Nie, nie obejrzałem. Nie miałem czasu w końcu. Jest okej, ja się dobrze bawiłem. Jakby nie mam zastrzeżeń jakichś do tego filmu. To jest totalnie odcinek serialu. On nie jest tak? W ogóle filmowy. Znaczy nie, nie. No nie. Ale taki odcinek, że się kończy, tak, że tak. Coś ma dalej być, tak, czy że się nie, kończy nie, jakby nie, w sensie, nie, no jest zamknięty całością, ale chodzi o to, że realizacyjnie jakby nie ma tam... Nie ma, nic on nie wprowadza takiego, czego by nie było w serialu, żeby jakoś tam się odróżniać. To jest dokładnie taki sam, jakbyś miał dwa odcinki serialu, tylko że no jest zamknięty całością. Jak bardzo trzeba pamiętać, co się działo w Breaking W zasadzie Bad. Wcale. Tak? W zasadzie dobrze. Wcale. Oni, to co musisz wiedzieć, to nie przypominają, a tak naprawdę musisz wiedzieć tyle, że Pinkman był w dupie. I on przez ten film wychodzi z tej dupy. I na końcu wyszedł z dupy. I o tym jest ten film. Jakby to on gra to zło, co wychodzi to, w dziurę z dupy. Jest to nie jest to, i rusza na Azer. Nie jest to opowieść, którą ja, jako widz Breaking Bad, nawet nie za bardzo pamiętając, co się z nim stało, musiałem usłyszeć. Jakby to jest coś, co widz sobie był w stanie powiedzieć samemu. Skoro Walter zginął na koniec Breaking Bad, spoiler, to jakby jego los jest finalny i widz zakładał, że okej, z nim jest źle. A skoro Pinkman nie zginął, no to widz mógł sobie sam powiedzieć, że no jakoś sobie typ poradził i jakoś się wyplątał z tego i jest okej. Okay. No i w zasadzie o tym jest ten film. I na koniec jak go obejrzałem, to miałem takie okej, okay, się super bawiłem te dwie godziny i jest ma naprawdę jedną naprawdę super scenę, której nie będę teraz spoilował. Ale nawet jak nie ma jakichś tam efektownych super scen, to tak trzyma w napięciu, trzyma za jajca, dobrze się to ogląda. Tylko, że jak się kończy, no to masz takie totalnie na maksa pytanie po co. Jakby pomijając oczywiście takie pragmatyczne powody, że tam Netflix chciał zarobić, bo to jest oczywiste. Mhm. Ale nic to nie wnosi. Nic to nie poszerza, na przykład... W ogóle bardzo lubię ludzi, którym mówisz, że nie wiesz po co powstał ten film, a oni ci mówią, że dla pieniędzy. Tak. To jest takie, wow, a serio, co nie dobre. No, oczywiście mi nie chodziło w tym sensie o po co, chodziło mi o po co z punktu widzenia, no z punktu tak, widzenia tej opowieści. Z punktu widzenia, co ma do powiedzenia i tak dalej. Tak. I na przykład w porównaniu takie Better Call Saul, które mogłoby się wydawać jest na maks odcinaniem kuponów, zupełnie nie ma tego problemu, bo ono po pierwsze jest zupełnie inne. Po drugie, bardzo ciekawie i tak silnie pogłębia postać tego prawnika i ma coś fajnego też do zaoferowania, do powiedzenia. Jakby ty oglądasz to Battle Cross Soul i masz sobie, okej, rozumiem, czemu to zrobili. To ma sens, to się trzyma kupy. A to Camino to jest takie, no, jakby nic z tego nie wynika. Ale no, mówię, to jest, dla mnie to jest takie, nie wiem, 7 na 10. Ja się... I nie dziwię się, że to ma tam jakieś 90% na Rotten Tomatoes, bo to jest taki sam efekt jak z filmem Marvela, bo to nie jest złe i ciężko ci nawet przyczepić do realizacji, czy do scenariusza, czy do aktorstwa. To jakby nie ma... trudno to krytykować, ale też jest takie... do obejrzenia i tyle. No. Rozumiem.
Ja tymczasem przeczytałem, znaczy przesłuchałem całego audiobooka Lśnienie Stephena Kinga. Okay. I to jest bardzo dobry audiobook, w ogóle taki pod względem realizacyjnym, bo to jest takie przedstawienie na wiele głosów. Jak Blade Runner też? Tak, tak. I znaczy Blade Runner był chyba bardziej taki inscenizowany, więcej było tam efektów dźwiękowych i taki, takiego słuchowiska. Tutaj wydaje mi się, że jest dużo więcej po prostu czytania na różne głosy, co nie? I obejrzałem na fali, obejrzałem film Stanleya Kubricka, słynny. A nie widziałeś wcześniej filmu? Nie. A, nie widziałem, znaczy, nie zdaje mi się, że widziałem go prawie w całości, ale nigdy naraz. Okay. Jakby wiesz, ale to jest tak popularny film i tak. Bardzo ciekawy porównanie. A to oglądałeś? Ja tylko oglądałem film, książki nie czytałem. Książka jest dużo lepsza. Znaczy ja w ogóle jestem trochę rozczarowany tym filmem. To jest film, który być może się bardzo źle zestarzał, ale on sprawia trochę wrażenie skonstruowanego za pomocą tej siekiery, z którą tam na końcu Jack biega. Mhm. Bo to są takie ociosane, grubo ociosane sceny. I tam scena po scenie są super. Jakby rewelacyjne są te dziewczynki, które tam się pojawiają. Ta rozmowa z barmanem, albo rozmowa później w toalecie z tym Gradym. Super jest to, jak Jack już tam dochodzi do tego swojego szaleństwa i jak tam biega po tym hotelu. Super jest taki foreshadowing tego, co się będzie wydarzało, co nie i tak dalej. Jak ci pokazują po raz pierwszy ten labirynt, a później na końcu jest ten labirynt. Ale to, w jaki sposób to się łączy w ciąg przyczynowo-skutkowy, to jest takie, że bardzo dużo, mam wrażenie, musisz sobie dopowiadać pomiędzy. Że okej, jakby oglądałem dużo filmów o ludziach, którzy wariują w odciętych od świata miejscach, więc rozumiem, że ten Jack wariuje, bo coś tam się dzieje, plus jeszcze jakieś tam duchy, jakieś coś tam, etc., etc., nie? Ale to nie jest taki film dla mnie, ja w ogóle nie miałem takiego wrażenia, że on spójnie, płynie jak taka historia, wiesz, taka potoczysta historia. To dzieło nie rozumiesz po prostu. Co? Symbolika i w ogóle. Nie, no akurat rozumiem trochę Stephena Kinga, który nienawidzi tego filmu. Znaczy, nadal uważam, że to jest trochę taki kazus Sapkowskiego, że wszyscy rozumiemy, dlaczego mają jakieś ale wobec tego dzieła, ale one są takie ważne, że mogliby albo mówić delikatnie o tym, albo w ogóle o tym nie mówić, co nie, no bo jednak rzadko ci się zdarza, jak jesteś pisarzem, żeby ktoś nakręcił na podstawie twojej książki arcydzieło filmowe, co nie? A Lśnienie jest za takie uważane. Ciekawe jest to porównanie do Wiedźmina, bo tak samo Sapkowski krytykując Wiedźmina, jak i King krytykując Lśnienia, jakby efekt, jaki mogą tu osiągnąć, tak. Jakby to nie ma nic do wygrania. Tak, to prawda. No i książka mi się dużo bardziej podoba, przede wszystkim dlatego, że tam jest bardzo ciekawe backstory stojące za tym hotelem. I to zostało w filmie totalnie ociosane, tak zwulgaryzowane, sprowadzone de facto tylko do jednego wątku tego poprzedniego właściciela, znaczy poprzedniego stróża, który z tą swoją rodziną tam był i którą porąbał siekierą. A tam się w tym hotelu dużo więcej działo i to jest bardzo ciekawa historia, tak z takiego punktu widzenia czysto fabularnego, że to po prostu fajnie było się dowiadywać, co się w tym hotelu działo i jakie te miejsce ma tajemnice, ale przez to też to, jak ten hotel wpływa na Jacka i to jego szaleństwo, to było wiele bardziej zniuansowane, bo jednocześnie, bo w książce Jack jest człowiekiem, który ma problem z przemocą, z napadami agresji i byłym alkoholikiem i on jest bardzo podatny na taką sugestię i to, co robi super ta książka, to jest takie coś, że z jednej strony wie, że tam są paranaturalne jakieś zjawiska i że to one go jakby przeciągają na ciemną stronę, ale z drugiej strony... Paranormalne. Słucham? Paranormalne. Paranormalne, tak, przepraszam. Ale z drugiej strony, gdyby mu tak odwaliło tylko z powodu tego, jakim on jest człowiekiem i jak chora ambicja nim kieruje i jak on postrzega świat, to nie byłoby takie dziwne jakby. To nie jest tak, że on się zmienia o 180 stopni, co nie, że z normalnego człowieka staje się nagle fanatycznym tym. A z kolei w filmie, na co Szymon mi zwrócił uwagę, że ten Jack od razu jest psychopatycznym zabójcą, że Nicholson go gra tak, że każdy jego uśmiech i tak dalej już ci zwiastuje, że on na końcu będzie biegał sikierą. A propos Szymona, bo teraz sobie przypomniałem. Tak. Czy Szymon jest za Pilarsami, czy przeciw? Jest za Pilarsami, Szymon. Okay.
Więc bardzo polecam książkę, jakbyście chcieli przeczytać, albo ja byłem trochę uprzedzony, mi się wydaje, do Stephena Kinga. Ja miałem taką jakąś konstrukcję w głowie, że to są takie dosyć prostackie książki. Takie czytadła. Takie czytadła, dokładnie. A jest zaskakująco zniuansowana to lśnienie, zaskakująco ciekawe postacie psychologiczne są i naprawdę tam byłem mega wciągnięty. No i cieszę się, że obejrzałem lśnienie, jakby nie jest to zmarnowany czas, ale dzisiaj jest, wydaje mi się, kojarzy, że to już nie robi takiego wrażenia. Teraz jak powiedziałeś o tym Kingu, mi się kojarzy coś, co kiedyś dawno temu, jak byłem jeszcze w szkole, moja mama powiedziała mi, że przeczytała o Sienkiewiczu, że jest, czy był pierwszorzędnym twórcą drugorzędnej literatury. Tak. I trochę tak chyba jest, wydawało nam się, że jest King. Tak, no na pewno się tak mi wydawało. No i nadal to nie jest coś super ambitnego, co nie? Ale dostrzegam, dlaczego on jest taki popularny i wyjmuję go sobie z tej szufladki takich słabych pisarzy, co nie? Być może jeszcze wrócę do niego i coś jego przeczytam. A jeszcze obejrzałem bardzo fajny film Olivia Wilde, tej aktorki, co grała szóstkę, bodajże tak? Szóstkę czy dziewiątkę? Ja ostatnio oglądałem w ogóle film z nią. Po raz drugi. Szóstkę, dziewiątkę, ósemkę? Jak no tak, tak, tak. Ten grała, numer w Doktorze Hausie, tylko skończę grała zdanie. Dziewczynę Tora w filmie o wyścigach Formuły 1. I pamiętam, Hunta, o, Hunt się nazywał. Tak, i film się nazywał Wyścig. Wyścig, tak. I nakręcił go... Howard Shore. Nie, Howard Shore robi ścieżkę dźwiękową. Tak, to prawda. Nakręcił to go kto inny. Ron Howard, to właśnie. No, ale wiedziałem, że jakiś tam Howard. Howard Shore robił muzykę do Pacyfiku. Jesteśmy idealnym zespołem. I też go też ostatnio dużo Szymona w moim życiu, też go obejrzałem, dlatego że Szymon mi powiedział, że koniecznie może go obejrzeć, bo to jest super komedia o dojrzewaniu, tylko takim z punktu widzenia dziewczyn 18-letnich. A powiedziałeś, jak się nazywa ten film? Booksmart. I autentycznie jest mega zabawna. Bardzo polecam, jeżeli potrzebujecie takiego filmu, żeby się dobrze poczuć wieczorem, żeby się pośmiać, a przy okazji inteligentnego, bo on tam wszystkie postacie, jak to w filmach takich licealnych, to każda z postaci jest jakimś ucieleśnieniem jakiegoś takiego stereotypu szkolnego, a jednocześnie wszystkie te stereotypy są zajebiście przełamywane. Tak, także czuję, że kurde, że autentyczną sympatię do wszystkich tych ludzi, nawet jeżeli ktoś jest głupi, albo robi coś złego, albo coś tam, to tak myślisz, no ale to jest tylko głupi nastolatek, no oni tak się zachowują. Więc tak, więc jeżeli byście chcieli, nie będę nic więcej o tym mówił, bo to nie jest film, o którym tam warto się rozgadywać, co nie jest żadne arcydzieło, ale mówię, jakbyście chcieli spędzić miły wieczór i zobaczyć coś, co poprawia humor, jeszcze jest jedna rzecz, którą to obejrzałem, to tylko szybko powiem, że obejrzałem, co ty już wiesz, ten z Johnem Deppem, Ad Astra i wszystko, co... Nie z Johnem Deppem, z bratem Pittem. Jakbyśmy się połączyli w jednego krytyka popkulturowego, tośmy wiedzieli wszystko. Zgadzam się z wszystkim, co Tomek mówił o tym filmie i tak. I mi się bardzo podobał. Cyberpunk tymczasem. Najpierw o pisarzu, tak? Wiedźmina, czy nie? Czy od razu o cyberpunku? Teraz na... No to w każdym razie najprawdopodobniej nie będzie cyberpunka na Switcha. Udzielili jeden tam z liderów projektowych cyberpunka, udzielił wywiadu, nie pamiętam komu. GameSpotowi. O, super po prostu. GameSpotowi, gdzie pytano ich go wprost. On nie powiedział takie definitywne nie, ale powiedział, że jest to cud, że Wiedźmin gra, działa na Switchu i że działa dobrze. I że kto by się spodziewał, co nie, że oni tak, na pewno robią z tą grą, się nie spodziewali. Trzeba też pamiętać, że to nie jest tylko gra wydana tam ileś lat później, ale też na nową generację. No, tak. Wiesz, nie, jak było na poprzednią generację. Nie, tak. Na tą generację. Na tą generację był, tak. Na otwarcie tej generacji. No. Otwarcie. I że Cyberpunka robią z takim nastawieniem, że raczej nie będzie go na Switcha. Nie wykluczył tego tak w 100%, ale wynikało z tej wypowiedzi bardzo wyraźnie, że nie. Ostatnio właśnie jak grałem w to GTA i jak grałem w Dragon Age Inquisition, że fajne jest w Dragon Age, że to jest gra może nie z początku generacji, no ale z tej jej pierwszej części, więc działa bardzo dobrze na Xbox One i to GTA 5 to jest gra z poprzedniej generacji, więc też działa bardzo dobrze na Xbox One, a niestety właśnie teraz mamy taką generację przez te konsole takie połowiczne, że gry na koniec generacji, tak jak zawsze w poprzednich generacjach było tak, że pod koniec generacji wychodzą takie najlepsze, najbardziej dopracowane, najładniejsze, takie najbardziej wyżołowane technicznie gry, tak teraz jest na odwrót i właśnie te gry na koniec generacji, znaczy no są dwie.
czyli Control i Gearsy. Ale to już jest, wiesz, taki poważny sygnał, że nie jest fajnie. No i w ogóle najprawdopodobniej tak sobie myślę o tym, że w następną generacją będzie podobnie, no bo jakby nie było sukces sprzedażowy tych połowicznych generacji, tak. No raczej zachęca do robienia czegoś takiego, niż zniechęca, co nie? Nie było tak, że gracze się obrazili i powiedzieli, że nie kupujemy tej konsoli i zostajemy przy starej. Ba, mało tego, jak rozmawiałem z panem z Remedii na fajce, bo był u nas w firmie jakiś czas temu, bo zresztą wspominałem o tym, no to powiedział, chyba też o tym mówiłem, że powiedział mi, jak się uskarżałem na to, że gra słabo chodzi, to on powiedział, no to trzeba było grać na dobrej konsoli. Czyli nawet jest takie podejście, że to jest moja wina, że nie kupiłem nowszego Xboxa. Tak, to co ciekawego jeszcze powiedziano w tym Cyberpunku, w tym wywiadzie z twórcą Cyberpunku 2077, to że CD Projekt jest bardzo zadowolony z tego, jak wyszło na tym modelu darmowych DLC, znaczy darmowych małych DLC i płatnych dużych DLC, takich prawdziwych, takich minigier w zasadzie nawet, co nie? Takich kolejnych przygód. I że jeszcze o tym nie rozmawiają, jeszcze nie są na tym etapie, żeby planować DLC do Cyberpunka, w co trochę nie wierzę, no ale nieważne. Ale jakby na tyle dobrze wyszli na tym modelu, że no, będzie on naturalnym punktem wyjścia do Cyberpunka 2077, więc możecie też się spodziewać takiego... dużych dodatków. Najpierw darmowej obsługi, że się tak wyrażę, darmowego rozszerzania od jakieś drobne rzeczy tej gry, ale te drobne, ale znaczące, no bo to tam były takie uczciwe małe DLC, nie? A później dużych dodatków fabularnych, które będą centralnie nowymi przygodami. Tam ten drugi, którego ja nie grałem, Krew i Wino, to chyba z 30 godzin trwało, co nie? Normalnie tak, to była pełnoprawna gra. Swoją drogą przeczytałem akurat zanim przyszedłeś, bo też myślałem o tym na Poligami, że zupełnie za darmo Obsidian da Day One Patcha do The Outer Wilds, który na Xboxie One zajmuje 38 giga. Na PlayStation 2 z jakiegoś powodu 18. Co ciekawe, gra zajmuje 37 giga. Zajmuje więcej niż gra na płycie. Znaczy przy okazji, no, ten patch dotyczy tylko wersji pudełkowej. W sensie, no, jak kupisz grę cyfrową, no, to ci się ściągnie od razu z patchem. Mhm. Więc tym samym nie dotyczy również peceta, bo na pececie też się ściągnie po prostu od razu z patchem. Ale tak. Tymczasem pisarstwo w Wiedźminie. Tak, ukazał się na Eurogamerze bardzo ciekawy artykuł. To jest taki artykuł wywiad, nie? Z jednym z leadów narracyjnych przy Wiedźminie 3. Nie pamiętam teraz nazwiska. Już sprawdzam właśnie. W którym opisuje... Kojarzę go bo to pisarz. Piotr Szmykała, coś takiego. Opisuje proces pracowania nad tekstami do tej gry, nad dialogami. No i jakby wiedza, którą... Jakub Szamalek. Jakby taki punkt wyjścia, od którego on zaczyna w tym artykule, że on mówi, że chyba ze 180 razy czy coś takiego zmieniał tą pierwsze dialogi, od których się zaczyna gra, że jak teraz odpalasz Wiedźmina 3, to ci się wydaje, że to jest takie naturalne i że ten początek jest taki oczywisty, a on tam mówi, że bardzo długo oni go zmieniali, dopracowywali, tam modyfikowali. I to jest taki punkt wyjścia tego artykułu i w zasadzie to jest to, co z niego wynika, że praca nad scenariuszem do gry z uwagi na to, że robienie gry, tak on podaje taki przykład, że powiedzmy, jeżeli nie wiem, piszesz scenariusz do teatru, czy nawet do kina, no to jesteś w stanie sobie jakoś czy wyobrazić, czy nawet zaprototypować, jakby jesteś w stanie założyć, że coś będzie tak, jak ty napiszesz. Albo w jakimś tam drobnym tylko zakresie się nie uda. A w przypadku gry on mówi, że oni nie mieli, często pisali coś i nie mieli pojęcia, czy to w ogóle będzie działać i czy to w ogóle ma sens. Na przykład opisuje, jak pracowali nad sceną erotyczną pomiędzy Yennefer a Geraltem. Mówi, że na tym etapie i model Geralta, i model Yennefer, to był model standardowego wieśniaka, nie było żadnych animacji, nie było żadnego praktycznie otoczenia, wszystko było takie tylko kapsułkowe. I jakby oni mogą to... Aha, i jeszcze raz, jeszcze jedno, nie było oczywiście voice actingu, więc to były tylko teksty pisane, co te postacie mówią, więc jak oni dodawali jakimś tam testerom, czy ludziom do sprawdzenia, czy to dobrze się sprawdza w grze, no to czy dobrze się sprawdza? No nie wiadomo, bo nic jeszcze nie ma, nie? I podaję jeszcze jeden bardzo ciekawy przykład, że chcieli mieć w początkowej wersji, bo jakby Wiedźmin nie kryje się z tym, że on bardzo dużo zapożycza, właśnie ja trochę nie
nie rozumiem ludzi, którzy tak się upierają przy tym, że to jest kontynuacja, bo to jest trochę kontynuacja, trochę jak adaptacja. I kolejny argument za tym, że bardzo chcieli mieć w tej grze tą scenę pojedynku Ciri z wrogami na łyżwach, na lodów i na zamarzniętym jeziorze. I mieli ją napisaną i zaplanowano w grze, no ale okazało się, jak już przyszło co do czego, że bardzo ciężko zrobić motion capture do... Bo mieli za małą salę przede wszystkim. Tak, do wojowników, tak. Którzy jeżdżą po lodowisku i chlastają mieczami. Mówię, że próbowali robić to za pomocą rolek, ale po prostu mieli za małe pomieszczenie, żeby móc to nagrać, no i w związku z tym po prostu... I też był chyba jakiś problem z czujnikami, że za szybko się poruszała chyba. No nie wiem. Nie pamiętasz? Nie pamiętam. Ale w każdym razie musieli z tego zrezygnować. Też właśnie taki przykład tego, że coś mieli w scenariuszu początkowo, jeszcze jakby kiedy kwestie techniczne nie zostały dopracowane, no i okazało się, że tego się nie udało rozwiązać technicznie. I tak. Mam bardzo podobne doświadczenie. Że... Jako twórca również. Że zaskakująco małe znaczenie ma, tak mi się wydaje. Znaczy, może nie małe znaczenie, ale zaskakująco... Musi się dopasowywać. Mała rola jest samego tekstu pisanego, co nie? Mhm. Że to, jak ten tekst pisany nie tylko zostanie tam później przedstawiony graficznie i właśnie zinterpretowany przez aktora głosowego i tak dalej, ale jeszcze w jakiej grze występuje, jaki gameplay to otacza i tak dalej. To wszystko ma takie znaczenie, że no to twoje pisanie to jest taki element w układance, co nie? Ale to chyba mi się tak wydaje, że z każdym elementem tak jest, nie? Że podejrzewam tak samo, że jakbyś miał, wiesz, super aktora głosowego i go byś umieścił, kurde, w słabo wyglądającej grze i dał mu źle napisane dialogi i gameplay byłby z dupy, to też nikt by nie napisał, wow, ale ten aktor to zajebisty, tak. No. Przepraszam. Artykuł jest długi i oczywiście są tam jeszcze inne rzeczy, no ale nie będę go tam całego opowiadał, ale główna jego myśl i tak naprawdę on... przez całą swoją długość uzasadnia tą wyjściową tezę, to jakby no nie jest to jakoś zaskakujące. Jakby zaczyna się od tego i o tym jest po prostu. Dobra, ale polecam bardzo. Na Eurogamerze. Na Eurogamerze jest. Tymczasem Steam będzie udostępniał granie na lokalnym multiplayerze. Co ciekawe, na jednej grze, jeżeli ta gra ma split screen albo taki klasyczny jakiś, nie wiem, na przykład na jednym ekranie grają cztery osoby, to jeżeli masz przyjaciół, jeżeli grasz ze swoimi przyjaciółmi, to wystarczy, że jeden gracz ma tylko tą grę, a pozostałym trzem, czy tam jednemu, czy zależy ile osób chce się grać, będzie streamowana po prostu ta gra, więc to jest ciekawe, ale oni tam zastrzegają, z tym bardzo, Valve bardzo zastrzega, że technologicznie ma to działać tak dobrze, jakby oni tak wręcz mówią wprost, jakby pad był połączony do tego samego komputera, na którym działa gra. Więc no tak, jest to super rozwiązanie i bardzo jestem ciekaw, jak to zadziała, bo no rozwiązywałoby to, dawałoby taką, kurde, taką prawdziwą zabawę z grania. Ciekawostkę i naszym widzom, nasi widzowie są również starzy jak my, więc może dla nich to nie będzie taka ciekawostka, że to nie jest nowy pomysł, że coś takiego, poniekąd, za czasów Baldur's Gate na przykład, ta gra umożliwiała granie w parę osób, multiplayera, ale tylko po LAN-ie, nie przez internet, bo tam nie było jeszcze infrastruktury sieciowej, serwerów i tak dalej, więc albo się łączyłeś przez LAN, albo były tam jakieś, nie wiem, jakieś tam GameSpy'e czy coś tam, jakieś takie dziwactwa. No teraz już tego wszystkiego nie ma żadnych serwerów, więc ludzie, którzy teraz chcą, jest taki soft na PC-ta, który ci... łączysz ze sobą komputery tym softem i one jakby dla Baldura są widoczne jak sieć LAN, jak sieć połączona wewnętrzna. I można w ten sposób grać w takie gry, które działają teoretycznie tylko na LAN-ie, można grać przez internet. Więc wydaje mi się, że to jest trochę w tym duchu pomysłu i no jest to pomysł słuszny jak najbardziej. No ale czy ty jako człowiek, który nie wierzy w streamowanie gier takie, wiesz... bezproblemowe. Nie wiem. Bo wiesz, że też Google Stadia w przyszłym miesiącu debiutuje. Zobaczymy. To się dzieje, to już tam... Jestem gotów tam zjeść swoje kapcie, czy co tam muszę zrobić. Jeżeli się okaże, że to działa. Wiesz, z tym Steamem to nie jest to problem, bo to jest coś, co oni ci dają jakby jako bonus. Mhm. Jako de facto za darmo, tak? Nie musisz kupować dodatkowej gry, nic za to nie płacisz. Jeżeli to będzie działało tak sobie, to i tak lepsze niż jak tego nie było, no bo
sprawdzisz sobie i będzie się grało fajnie, będzie się grało fajnie, będzie się grało niefajnie, to nie będziesz tego korzystał i tyle. I problem z głowy. Ze stadią jest trochę gorzej, bo ze stadią musisz zapłacić pieniądze, chociażby za jedną grę, zanim się przekonasz, czy ta gra działa dobrze. Znaczy pewnie będą dema, czy coś, nie wiem, no ale wciąż jest to takie trochę, wiesz, no, wdajesz te 200 zł na grę i no i nie wiadomo co. Wiesz, to... Na pewno nie jest to technologia, którą bym szedł pierwszego dnia, co tak. Nie? Nawet może być tak, że na początku będzie działać dobrze, potem nagle jakoś będzie mega wzrost zainteresowania, będzie jakieś mega obciążenie serwerów i na przykład przez 3 dni nie będzie działać. No. I to już takie rzeczy są, kurde. No dziwne to jest. Może oni są tak pewni, że to będzie działać super, bo w innym wypadku myślę, że żeby się nie decydowali tak, żeby od razu brać od ludzi pieniądze za zakupowanie poszczególnych gier. Zobaczymy. Z drugiej strony to Google, nie wiem. I trzeci temat, jaki mamy, strasznie szybko nam dzisiaj idzie. Trzeci temat, jaki mam, to Fortnite, ponieważ bardzo często... ostatnio, to żeby jeszcze trochę przedłużyć, czytałem ostatnio na Kłorze, którą hejterzysz. Hejterzę, po prostu nie czytam jej. Wypowiedź typa, ktoś tam pytał o różnicę w podejściu do wytwarzania oprogramowania między Microsoftem a Googlem. I właśnie pan, no on mówi, że pracował i w Microsoftie, i w Googlu. I dosyć ładnie przytaczał różnicę, że w Microsoftie zawsze było takie podejście, że sama liczba feature'ów jest już, że trzeba jak najszybciej, jak najwięcej, a jak to będzie działać tak sobie, albo będziemy naprawiać później, nie? Przez to też, że oni mieli bardzo duży nacisk na klientów biznesowych, którzy mieli jakieś tam swoje wymagania, potrzebowali jakiejś tam kompatybilności, więc dla nich samo obecność feature'a to już jest plus. A czy ten feature działa dobrze, czy tak średnio, to jest tam mniejszy problem. W Google jest właśnie na odwrót. Że oni bardzo, i to widać zresztą po tym, jak oni wypuszczają produkty, że oni bardzo długo nad tym pracują i jeżeli ten produkt, no to w ostatnich latach to się parę razy, zresztą jest nawet podobno, są takie cmentarze gdzieś na internecie, można sobie przeczytać, ile projektów Google zabija i jest to bardzo dużo. Więc tak samo może być z tą stadią. No, jeżeli się okaże, że ona nie działa do końca satysfakcjonująco, a ktoś w Google stwierdzi, że nie opłaca się w to inwestować, albo nie da się przewidzieć, jakie koszty będą potrzebne, żeby to działało naprawdę dobrze, no to też to wywalą te koszty. Oni jakby nie mają skrupułów pod tym względem. No tak, tylko że problem jest to, co ty mówisz, że ludzie zainwestują w to pieniądze. No tak, dokładnie, nie? To jest problem dla ludzi. Tak jak ludzie zainwestowali serce i swoje znajomości w Google Plus. I co teraz? Nie ma. Jak i krew w piach. I w Google Glass? Tak się nazywa? Tak. Google Glass? Te okulary? Nie. Tak, no to tak. Google Plus. One już są oficjalnie na śmietniku, tak? Tak. Myślałem, że cały czas jeszcze na nim pracują. Nie. Tymczasem Fortnite, ponieważ jesteśmy... mainstreamowi totalnie. Jesteśmy totalnie mainstreamowi, jesteśmy znanymi... graczami w Fortnite'a. Widzieliście kiedyś, jak na grę zagraliśmy w Fortnite'a, poszło nam rewelacyjnie. Jeden, jedyny raz, kiedy grałem w Fortnite'a w życiu. Tak. Poszło nam rewelacyjnie. Ale w Fortnite'cie dzieje się coś dziwnego. Dominik, z tego co słyszałem, ty wiesz o tym więcej, tak? Pojawia się czarna dziura i na dwa dni wyłączyli grę. Tak. By zacząć nowy sezon. Ale tak jak mówisz, okazuje się, że to nie jest sezon. To nie jest nowy sezon, bo te resety sezonów były już tam, czy jakkolwiek to nazwać, tam te... whatever, nie wiem, jak to się nazywa dokładnie w tej grze. Tylko to jest zupełnie nowa mapa. Czyli oni wywalili tą mapę, która była w razie nową, to znaczy nowa mapa. Ale przy okazji, wraz z wejściem tej nowej mapy, to nie jest tylko tak, że jest nowy teren, na którym strzelasz i robisz to samo, co wcześniej, tylko podrzucali dużo nowych tam możliwości, funkcji, które można spełniać. Nie? No w każdym razie dodali nowe rzeczy do tej gry, że tam jakieś wędkowanie jest, więc totalnie już jest, też pani na rokowie pierwszego napisała, że oficjalnie teraz Fortnite jest RPG-iem, bo ma wędkowanie i sorry, to nie ona ustala zasady. To japońskim RPG-iem. Więc no, to już jest fakt. I też jest takie poczucie wśród graczy, że Epic o wielu rzeczach nie mówi, i że pozostawia graczom do odkrycia, co w tej grze zostało wprowadzone. I no właśnie w ogóle nie opublikowano listy tak. Feature'ów jakby, co naprawiono, co zmieniono i tak dalej. Nawet na początku nie wiadomo było, jakie moce mają nowe bronie. Co jest uważam fajne. Jest tak. Szczególnie w przypadku takiej gry jak Fortnite,
która wydawało się, że już każdy wie, czym jest Fortnite i że raczej Epic nie będzie przy tym dłubał, bo po co ma przy tym dłubać, skoro i tak zarabia na tym pieniądze, a widać, że jakoś to rozwijają. Ja w to nie gram, mnie to nie interesuje, ale jakby szacun, no nie wiem, no jakby podoba mi się to. No a jak ci się podoba sam ten pomysł taki, ja nie wiem, czy to chodzi tylko o promocję, że oni naprawdę tam jakieś gigantyczne prace pod spodem jakby w trakcie tego blackdownu prowadzili, czy wiesz, no, że przez dwa dni w ogóle nie działała gra, nic nie było, tylko wiesz. To, że przez dwa dni nie działała gra, to jeszcze pół biedy. To jest darmowa gra, no. Nie możesz w nią grać przez dwa dni, trudno, ale chyba też przez dwa dni nie działał sklep. Nie miał problemy, to nie jest tak, że w ogóle nie działał, ale tak, więc ale no ludzie to już, mieli... To już nie powinno tak być, że też to się odbija na sklepie, Pika, to już nie jest fajne. No to, że przypuszczam, że to było jakieś tam... Jeżeli chodzi o takie kwestie logistyczne, że to była skomplikowana procedura. Nawet jakieś tam zwykłe update'y małe na serwerach, to masz jakieś tam maintenance'y po tam 4-8 godzin, jak tam jakieś są małe poprawki. No to przypuszczam, że coś jak wymiana całej mapy i wrzucenie jakichś tam nowych feature'ów i tak dalej, no że to mogło tak być, że to faktycznie te dwa dni były potrzebne, żeby to jeszcze przetestować. Zgaduję, nie mam pojęcia o tym tak naprawdę. Ale... Swoją drogą, czy teraz ci wszyscy ludzie, którzy tak nienawidzą Epica i Epic Store, czy oni teraz tak chodzą z takim triumfem, że dwudniowy blackout i coś tam nie działało i mówiliśmy, że tak będzie, co nie? Czy po prostu wyknęli to? Nie wiem. Fortnite to jest w ogóle dla mnie jakieś... Ostatnio Lady Gaga wrzuciła na Twittera, fajnego tweeta. Widziałem, tak? bo ktoś tam z Giant Bomb zalajkował. Tweet miał, what is Fortnite? Fortnite powinien odpisać, what is Lady Gaga? Bo to by było równie filozoficzne pytanie swoją drogą. Czy ona by potrafiła odpowiedzieć tak w 130 znakach? Znaczy nie, no teraz już ma więcej znaków tam Twitter. Ale w każdym razie... Więc tak. Ja jestem trochę w tym miejscu, w którym jest Lady Gaga. Nie gram po prostu, nie... Znaczy, no trochę, wiem co to jest. A propos Twittera, to powiem ci anegdotkę. Czy wiesz, że prezydent Trump, czyli człowiek, który w zasadzie powinien... być, nie wiem, jakąś maskotką Twittera, albo posiadać Twittera, powinien zostać mu przepisany. Spotkał się ostatnio z premierem Włoch. Premier Włoch nazywa się Sergio Mattarella. Prezydent Trump kilkakrotnie nazwał go Mozzarella zamiast Mattarella. A do tego dziękował mu za wspólną przyjaźń włosko-amerykańską, która w jego czas, jego według niego sięga czasu starożytnego Rzymu, zapominając, że Stany Zjednoczone zostały stworzone w XVIII wieku, nie? Jako państwo, no, jako tam biały człowiek tam dotarł, powiedzmy, w Myślałem, że XV. O II wojnie światowej powiedział coś, bo... Nie, o II wojnie światowej tylko co do Kurdów miał pretensje. No że... tak, ale właśnie myślałem, że coś powie, że Włochy były wsparciem, były sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Nie, to co Kurdzi. Kurdowie, przepraszam. No, mogę tam... Tego się trochę spodziewałem. Więc... To by było bardzo w jego stylu, to prawda, no. Tak, mogłoby tak być. Nie, niestety. No. Dobra, mamy coś jeszcze do pogadania, czy kończymy? Ile tam mam minut? Nie wiem, czy ty widzisz, bo ja nie widzę. 42. A nie mieliśmy jeszcze jakiegoś tematu? Żeny nie będzie, ale trochę za krótko, co nie? Ale bez Igi niestety tak, no właśnie 1/3 kontentu nam wypada. Nie mamy jeszcze już żadnego. Nie mamy też żadnego ciekawego komentarza, bo coraz rzadziej nam zadajecie fajne pytania w komentarzach. Znaczy w ogóle jakiekolwiek takie komentarze w formie pytań nam zostawiacie, więc nie za bardzo jest o czym rozmawiać. Ja trochę czasem szyję z tego, bo czasem na przykład biorę to, co Marcjanna zostawia na Facebooku, no ale zazwyczaj nie mam z czego żyć, więc... No dobrze, no to tak będzie po prostu. Tak? No dobra. Tak będzie, nadrobimy następnym razem z Igą. Cześć. Cześć.